Do urodzin Katowic pozostało jeszcze trochę czasu, ale miasto już dzisiaj zapowiedziało, kto na nich wystąpi. Wykonawcy dobrze znani oraz ci z młodszego pokolenia przygotują wspólny program. W ten sposób miasto będzie świętować 159. rocznicę nadania praw miejskich. Łukasz Kądziołka. Katowice będą świętować swoje urodziny dopiero we wrześniu, ale już dzisiaj miasto ogłosiło, kto w tym roku zajmie się przygotowaniem programu koncertu w strefie kultury. Pani Natalia Przybysz będzie tą główną reżyserką urodzin miasta Katowice. To dla niej zupełnie nowe zadanie. To bardzo jest miłe, móc być dyrektorką czegokolwiek, a zwłaszcza urodzin Katowic częściową, więc jest mi bardzo miło. Ale tak na serio, to 90 minut na dużej scenie w towarzystwie mojego ukochanego zespołu, to jest coś, co ja bardzo lubię. Na scenie pojawią się też Mrozu, bracia Kacperczyk, Wiktor Waligura i trio Łona Konieczny Krupa. Wystąpi też zdolna katowicka młodzież, czyli laureaci konkursu Kato Gwiazdy z trzeciego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza. Na pewno wystąpimy z tym utworem zwycięskim Jesień Tańcuj, ale oprócz tego przygotujemy jeszcze dwa inne utwory, ale to dopiero we wrześniu. Impreza w Strefie Kultury jak co roku będzie bezpłatna. Wielki koncert odbędzie się 7 września, jednak już kilka dni wcześniej na katowickim rynku rozpocznie się jarmark urodzinowy.